Słuchajcie, miałem wizję, żeby przetestować Motorola One Vision. No oczywiście to zrobiłem, bo między innymi na tym polega moja robota. A poza tym mam ten smartfon już od 2 tygodni i powiem Wam tak, to samo co powiedziałem w poprzednim materiale, czyli w relacji z premiery tego smartfona. To jest naprawdę świetnie wykonany smartfon za niewielkie pieniądze, bo przypominam, musimy za niego zapłacić 1299 zł. A co otrzymujemy w zamian? Piękny brąz. Dziewczyny lubią brąz. Nie tylko dziewczyny lubią brąz. Nie, ale tak poważnie. Ten telefon w tym kolorze mi się bardzo podoba. Miałem do wyboru albo niebieski, albo brązowy. Wszyscy wybierają niebieska. Ja wybrałem brązowy i wcale tego nie żałuję, bo jest naprawdę piękny. Połączenie szkła i aluminium. Corning Gorilla Glass 4. kategorii, a więc nie tej najwyższej. Oczywiście lepiej ten smartfon trzymać w jakimś etui, bo przez to, że jest szklany, to jest śliski i może się wyślizgnąć, upaść. No i nie każdy upadek przecież przeżyje, jak każdy smartfon. Ale poza tym jakość wykonania szapoba. USB typu C. Skaner linii papilarnych, 2 aparaty fotograficzne, o których Wam opowiem później. Oczywiście jest gniazdo słuchawkowe, przyciski funkcyjne. Z drugiej strony szuflada na kartę nano SIM i oczywiście też na SD dodatkową pamięć do 512 GB, od razu powiem. No i wyświetlacz. Słuchajcie, wyświetlacz 21:9 format. W takim formacie wyświetla filmy. I to robi robotę. Ale co jeszcze otrzymujemy za 1299 zł oprócz ładnego wyglądu? Już Wam wszystko opowiadam. No, słuchajcie, no nie wiem już, gdzie mam nagrywać te materiały, brakuje mi już pomysłów. Dzisiaj padło na huśtawkę i byłem przekonany, że mój tyłek się tutaj nie zmieści, ale jednak się zmieścił. Kochani, Motorola One Vision, przejdźmy do cyferek, miejmy już to z głowy. Wyobraźcie sobie, że Motorola postanowiła nie korzystać z rozwiązań Qualcomma czy Mediateka i zainstalowała tutaj Exynosa 9609. Jest to 8-rdzeniowy procesor, który, powiem Wam tak, nie jest najgorszy. Naprawdę, jeżeli do tego dodamy 4 GB RAM-u, z którymi współpracuję, i 128 GB na multimedia, to robi nam się całkiem sympatyczny telefon. I to jest kolejny plus tego smartfona. Jeżeli chodzi o benchmarki, czyli AnTuTu, no szału nie ma. Niecałe 150 tysięcy. I to sugeruje i wskazuje w zasadzie od razu, że to nie jest telefon dla bardzo zaawansowanych graczy, którzy siedzą godzinami i napieprzają na smartfonach w różne gierki. Nie. To jest dla stonowanych użytkowników, którzy szukają telefonu w dobrej cenie i dobrze wyposażonego, bo ten system naprawdę daje radę. Nigdy mi się ten telefon nie zaciął. Absolutnie. Nie miałem z nim najmniejszych problemów. Poza tym współpracuję z prawie czystym Androidem. Prawie czystym. Dlaczego prawie? No bo wiecie, no Motorola musiała coś od siebie dodać, czyli gesty Moto. Ale nie jest źle, bo jeżeli chodzi o współpracę z Google, to jest to na plus, ponieważ dzięki temu dostajemy najświeższe aktualizacje zabezpieczeń w tym smartfonie, a więc zawsze. W pierwszej kolejności, jak wiecie, aktualizowane są smartfony, które pracują na czystym Androidzie. Nie inaczej jest w przypadku Motorola One Vision. Jak już pewnie zauważyliście, ja cały czas kontynuuję moją wycieczkę po placu zabaw. Tym razem jestem na zjeżdżalni. No a jak? Słuchajcie, powiedziałem Wam o wyświetlaczu, że ma ekran kinowy 21:9. Nie powiedziałem Wam, jaka jest przekątna tego wyświetlacza. 6,3 cala. Maksymalna rozdzielczość to Full HD+. Słuchajcie, no to jest tak naprawdę troszeczkę bardziej rozciągnięty, trochę dłuższy smartfon, który ma ekran 18:9, prawda? Czy to oznacza, że mamy problem z obsługą jedną ręką? No nie, oprócz oczywiście belki powiadomień, która znajduje się u góry. No trudno nam jest sięgnąć na samą górę. No mój Boże, coś za coś.
Choć ten model w końcu nazywa się One Vision, co oznacza, że Motorola nawet w nazwie sugeruje, że jej najnowszy średniopułkowiec, tak trzeba to powiedzieć, robi całkiem niezłe zdjęcia. Wy sobie teraz popatrzcie na zdjęcia, bo to jest istotne, oczywiście sami sobie ocencie. Zaczynamy od zdjęć zrobionych w ciągu dnia. Patrzcie, a ja będę Wam tłumaczył, o co chodzi. Motorola One Vision oferuje technologię Quad Pixel, co oznacza, że przy słabym oświetleniu matryca potrafi łączyć 4 piksele w 1 piksel. Przy rozdzielczości 48 milionów pikseli obiektywie o jasności f1.7 rozwiązanie to skutuje ostrymi zdjęciami o rozdzielczości 12 milionów pikseli, o większej jasności i zmniejszonym poziomie szumów. Dodatkowy obiektyw, który znajduje się z tyłu, ma 5 milionów pikseli i służy w tym modelu jako czujnik głębi. Do tego dochodzi jeszcze optyczna stabilizacja obrazu. I powiem Wam tak, teraz przechodzimy do zdjęć nocnych. I zobaczcie, szczerze, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość tych zdjęć. Spodziewałem się, że w telefonie za 1299 zł, no, dużo gorszej jakości zdjęć. Oczywiście nie ma co porównywać Motorola One Vision do flagowców za 4000, które mają po 3, a niektóre nawet 4 aparaty fotograficzne i które rzeczywiście robią zarąbiste zdjęcia. Jednak Motorola oferuje nam też oczywiście sztuczną inteligencję. I ona się przydaje, zwłaszcza jeżeli chodzi o robienie zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Dlaczego? Ponieważ telefon sam widzi, wykrywa poziom jasności i sugeruje Wam przejście w tryb nocny. A tryb nocny zdjęć, jak doskonale wiecie, to jest właśnie to, czego potrzebujemy w smartfonach, plus oczywiście jasne obiektywy, żeby zrobić fajne zdjęcia nocą. Moim zdaniem jest naprawdę ok. Słuchajcie, obiecuję Wam, że to jest ostatnie miejsce, gdzie nagrywam ten test. Cały czas pracował oczywiście, absolutnie, ale teraz to jest ławeczka dla starszego pana i właśnie mi mucha lata. Przejdźmy do ostatniego elementu, wydaje mi się, że dość ważnego w każdym smartfonie, czyli do baterii. Jej pojemność to 3500 mAh. Co to oznacza? Jeden dzień korzystania, spokojnego korzystania z tego smartfona. Ale Motorola dodała nam tutaj możliwość szybkiego ładowania. Nie bezprzewodowego, tylko oczywiście przewodowego. I teraz tak. 15 minut pozwoli nam na naładowanie tego smartfona i potem korzystanie z niego przez 7 godzin. Ale to nie jest do końca tak, jak myślicie, ponieważ te 7 godzin jesteśmy w stanie uzyskać, ale przy włączonym pełnym trybie oszczędzania baterii i wyłączonym wyświetlaczu. Tak naprawdę te 15 minut ładowania wystarczy nam na około 1,5 do 2 godzin normalnego użytkowania. Ta Motorola One Vision jest naprawdę dobrym smartfonem i trudno się tutaj doszukiwać jakichś wad, bo jak sami widzieliście, te zdjęcia robi naprawdę dobre. Oczywiście one lepiej wyglądają na tym wyświetlaczu 21:9, a filmy super. No wiadomo, czasami przeszkadza przedni aparat, który jest po prostu w dziurce. Dobrze, że w takiej, a nie w innej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Motorola One Vision. I spadam już z tego placu zabaw. Na razie, cześć. Thank you.